Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dzisiaj przed Państwem wyjątkowy odcinek programu Jedź Bezpiecznie, mianowicie Marek Dworak, który zawsze występuje jako kierowca, czasem jako rowerzysta, wcieli się w pieszego. Dlaczego postanowiłeś to uczynić? Ponieważ obciążacie nas Państwo tym, iż stale krytykujemy kierowców. W związku z tym pozwolę sobie pokazać, jak przyjąć poprawną, aktywną pozycję pieszego na przejściach dla pieszych i jak też warto pomyśleć o potrzebach innych. Na pewno nie wolno nam się nigdy zachować w ten sposób. Dochodzimy, jest przejście i rzuciwszy okiem wchodzimy. Tak nie, proszę Państwa, to trzeba przekreślić. Nie możemy z zaskoczenia wejść na przejście, bo przecież w tym momencie równie dobrze ktoś mógł pomyśleć, że ja idę po prostu tędy prosto, na przykład do samochodu czy do przystanku tramwajowego. Czyli jeżeli idziemy równolegle do jezdni, to zamierzając teraz wejść na przejście, musimy się najpierw obrócić, spojrzeć, zobaczyć sytuację i wchodzić, prawda? Żeby kierowcy zdążyli zorientować się, że my chcemy z tego przejścia skorzystać. Czyli takie wejście, że tak powiem, zza węgła, gwałtowne, jest wykluczone. Pokażmy, jak to widać z pozycji za kierownicą. No właśnie, zbliżamy się do tego przejścia. Popatrzcie Państwo, już widać przejście, ale nie bardzo widać, czy ktoś chce z niego skorzystać, czy nie. Więc tym wolniej, prawda? Tym wolniej. Noga na hamulcu i teraz dopiero upewniłem się. No ale kierowcy swoje, a piesi swoje, bo i tak można wbiec, wskoczyć. Więc nie róbmy tego, jeżeli nie jesteśmy odpowiednio dobrze widoczni, dajmy się zauważyć. I proszę Państwa, kierowca dopiero w tym momencie miał szansę mnie zobaczyć, prawda? Kamienica zasłania. Także nie miejmy do niego żadnych pretensji. No i teraz zdecydowanym krokiem, prostopadle do osi jezdni, przechodzimy. Nie na skos, nie poza przejściem, nie z zamiarem już dojścia na przykład do tej kwiaciarni, tylko prostopadle, szybkim krokiem, prostopadle do osi jezdni. Tak mówią przepisy. Z przeciwnej strony widać z daleka, czy ktoś chce przechodzić, czy nie. Czyli dochodzimy do przejścia, ewidentnie widać, że będę chciał wchodzić i wystarczyła tylko ta chwila kontaktu wzrokowego. Kierowca ewidentnie zwraca uwagę, zwolnił, pojechał, nie zatrzymał się. Popatrzcie Państwo, jak to płynnie może funkcjonować. Tylko i piesi, i kierowcy muszą się starać. Zachowujemy szczególną ostrożność i po stronie kierowcy, i po stronie pieszego. Czyli jesteśmy maksymalnie skoncentrowani. Kierowca ma zmniejszyć prędkość, pieszy ma nie wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd i musi dać się zauważyć, że chce przejść przez przejście dla pieszych. I nigdy nie stójmy tutaj z zamiarem na przykład spotkania się z kimś. Jeżeli chcemy się spotkać, stoimy tak, żeby nie było wątpliwości, że nie chcemy korzystać z przejścia, prawda? O, widzicie Państwo, piesza wchodzi, kierowca jedzie powoli. To wszystko może pięknie się potoczyć, o ile nie będziemy jeździć tak, ten kolega, który powinien zapłacić srogi mandat, lekceważy wszystkich, jeździ po przejściach, jeździ po chodniku w miejscu, gdzie mu nie wolno. No ale nie wszyscy piesi zachowują się na przejściu dla pieszych tak wzorowo jak ty, więc może pokażmy kilka filmów, które nagrałeś, na których widać, że no niektórzy piesi zachowują się wręcz kuriozalnie. O, popatrzmy, to tutaj ulica Cystersów. Jedni idą, drudzy zastanawiają się, czy iść. Znakomity przykład dzieciom daje ta pani. Fatalny przykład, fatalny przykład. A ten pan zszedł z przejścia dla pieszych i co uważa, też ma pierwszeństwo, naraża się na pojazdy, które skręcają w prawo. One skręcają w prawo i mają takie miejsce, żeby schować się i nie blokować Mogilskiej. Jeżeli ten pan idzie niejako im naprzeciw, no to jest duża szansa, że zostanie rozjechany. A jeżeli kierowca będzie na tyle przytomny, że zdąży, to zablokuje Mogilską. To właśnie przykład niemyślenia o tym, co nasze zachowanie może spowodować. A idę sobie, a co tam? A ten pieszy zaczął dobrze. No ale niestety przeszedł na przystanek przez Mogilską w sposób absolutnie nieuprawniony, niedozwolony. Droga dwukierunkowa o dwóch jezdniach. Przechodzimy je tylko po przejściach dla pieszych. I ma to przejście kawałeczek dalej, z sygnalizacją świetną, super bezpieczne. Ale nie, widocznie uznał, że będzie tych kilka kroków kosztowało go tak wiele, że po pierwsze ryzykuje, po drugie wprowadza no, bałagan w ruchu drogowym. Protestujemy przeciwko tego typu zachowaniu. Tutaj na Lubicz to jakaś zdumiewająca sytuacja. Pani idzie,
pan ją wstrzymuje. No proszę państwa, no już przepuściłem tych pieszych, którzy mieli przejść, a ci państwo doszli z boku, jeszcze nie są na przejściu dla pieszych, a mimo to na siłę chcą wejść. Mężczyzna uznał, no nie, no nie teraz, dojdźmy może do przejścia. Wstrzymuje panią. Pani nie podnosi rękę i na siłę wchodzi. Notabene, czy ona była na przejściu dla pieszych. No nie, no tak zdezorganizujemy kompletnie ruch samochodów. Nie o to chodzi, proszę państwa. A teraz dwa kolejne przejścia przy wylocie Długiej do Sławkowskiej, gdzie od pewnego czasu nie ma sygnalizacji świetlnej. Obserwuję, że piesi coraz bardziej dezorganizują ruch niepotrzebnie. Jedna fala przechodzi. Za chwilkę kolejna fala przechodzi. Nie wchodźmy wtedy, jak zbliża się tramwaj. Nie wchodźmy wtedy, jak te pojazdy, które kogoś przepuściły, chciałyby już pojechać. A my jeszcze ciągle wbiegamy, a może jeszcze, a może w ogóle po skosie, bo widzę, że tramwaj nadjechał na przystanek. Tak się nie da, proszę państwa. Musimy się nawzajem szanować. Zaraz to pokażę. Oczywiście myślę, że ci piesi nie wejdą. No niestety, przecież nadjeżdża tramwaj. Czy to tak trudno zdiagnozować? No i bez sensu. Zablokowanie na chwilkę ruchu, prawda? I jeszcze piesi wbiegają. Po co? Przecież w ten sposób tramwaj blokuje skrzyżowanie. Zastanówmy się. Poczekajmy w tym przypadku. Zbliżamy się od strony ulicy Sławkowskiej. Gdzie pan jedzie? Dochodzimy do przejścia. Widzimy, że zbliża się pojazd szynowy. Nie wchodzimy. Oczekujemy moment. Będzie ten przejazd powoli tramwaju dobiegał końca. Wtedy wejdziemy oczywiście, widząc, że nie spowodujemy żadnego zamieszania w ruchu drogowym. Trzeba po prostu chcieć, trzeba się postarać, trzeba obserwować. To żadna filozofia. Tam musimy pozwolić kierowcom kiedyś przejechać. Popatrzcie państwo, ta pani jeszcze na siłę przechodzi, mimo że już tramwaje chcą jechać, przechodzi, no to oczywiście ją przepuszczam. Ale co? Jeszcze kolejni chętni, tuż przed zderzak mojego pojazdu, już nie na przejściu dla pieszych, a tramwaj rusza i tak nie przejdą. Jaki to sens? Za wcześnie, za wcześnie. Dopiero tak jak ten ostatni pan, jak już tramwaj kończy przejeżdżanie. Pomyślmy. A teraz przejście na wylocie ulicy Krowoderskiej do Basztowej. Duże potrzeby skrętów, pamiętajmy o tym. Mogliśmy się powstrzymać chwileczkę, żeby ten pojazd skręcił i spokojnie wejść za moment, prawda? To nic nie kosztuje, a to powoduje, że jest płynność ruchu i wzajemna współpraca pomiędzy uczestnikami tego ruchu. A teraz odpowiem na pytanie pani Kingi, mianowicie, czy w tej sytuacji piesi też mają pierwszeństwo? Oczywiście, pani Kingo. Skręcając drogę poprzeczną, muszę przepuścić pieszych, którzy przechodzą przez jezdnię tej drogi. Również wtedy, kiedy nie ma tam przejścia dla pieszych. Skręcając, przepuszczam pieszych przechodzących przez jezdnię drogi, w którą skręcam. I jeszcze raz, jednokierunkowa, więc pamiętam o zbliżeniu się do lewej krawędzi jezdni. No i zbliża się piesza, prawda? Muszę się liczyć z tą pieszą. Szkoda tylko, że jest trochę zajęta telefonem komórkowym. Wspomnijmy jeszcze na koniec o nowym zjawisku, które pojawia się na krakowskich ulicach, mianowicie deskorolkarze ciągnięci przez psy. Może to i ładnie wygląda, natomiast jest to kompletnie bez sensu. Popatrzcie państwo, raz ulica Krowoderska, raz ulica Dolnych Młynów, ulice obciążone dużym natężeniem ruchu drogowego i bądź to na jezdni, bądź na ścieżce dla rowerów, a właściwie pasie rowerowym przy jezdni. W jednym przypadku udało mi się doprowadzić do tego, że ten rolkarz szedł z jezdni, w drugim przypadku rolkarz właśnie zaczyna jazdę na rolkach w momencie, jak ja już ruszyłem dalej, ale widać to znakomicie. Ale psy wyglądają na zadowolone. Psy tak, ale inni uczestnicy ruchu drogowego na pewno nie. Mamy tutaj taki list od pana Stefana, który jakby zahacza o ten problem i pyta nas, jaki jest status osoby jadącej na wrotkach czy na deskorolce, czy ona jest pieszym, czy pojazdem, czym jest? Oczywiście jest pieszym. Czy to rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga, to wszystko przypadki pieszych, którzy mają jakieś urządzenie, które powoduje, że zachowują się troszkę inaczej niż piesi. Natomiast w rozumieniu przepisów ruchu drogowego są pieszymi. Jeżeli wjeżdżamy na przejście dla pieszych na tych rolkach, pamiętajcie, państwo jesteście pieszymi. Możecie, ale z szybkością pieszego, nie narażając pieszych na niebezpieczeństwo. No i nie tak, żebyście zaskoczyli kierowców. We własnym interesie, w interesie swojego, choćby już tylko swojego bezpieczeństwa.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.